Zające, zające. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Chciałem zaprosić Państwa do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl Bajka z jajka. Nie Bajka z jajka, tylko Bajka z jajka, bo z jajka to jest imię bohaterki tego spektaklu, jednej z bohaterek. To jest sztuka przeze mnie napisana, przeze mnie wyreżyserowana tutaj. Wygrała konkurs na sztukę współczesną w Poznaniu w Centrum Sztuki dla Dziecka w zeszłym roku. Dyrektor usłyszał to czytanie, jak czytam z Piotrem Cieplakiem, i się zachwycił i zaprosił nas tutaj. Znaczy mnie. Zrobiliśmy to, występują dwie aktorki. Kasia, Karina, scenografię zrobiła Ania Hadaj, muzykę Marek Żurawski napisał. Jest to sztuka o związku, o konsekwencjach, o odpowiedzialności, ale jest napisana z myślą o małych dzieciach. Jest to sztuka dla dzieci, nie z dziećmi, ale po spektaklu wiem, że tak się tutaj dzieje. Dzieci mogą wejść, dotknąć wszystkiego, wszystko jest przyjazne, miękkie, kiciate. Ale żeby nie było, że mówiłem nieprawdę, to jest gruszka. Jest miękka, kiciata, gąsienica, która występuje w tym spektaklu, wszystko zjada, właśnie jest w trakcie zjadania gruszki, więc pewnie jest w gruszce, jest, tak. Wygląda o, w ten sposób, to jest średnia gąsienica. Występują tylko dwie aktorki, natomiast postaci jest bardzo dużo i jedna z aktorek, która ubiera ten kubraczek, zamienia się w Kreta, który mieszka w kopcu. Badanie! Niestrawność! Żółta trąbka! Stek z fasoli, mokra gąbka i brzuch boli. Kto da dziecku jeść kalosze, ten jest głuptas. Proszę, trawy, kwiaty, pąki, liście może zjadać. Oczywiście. Zalecam dużo snu. Spektakl Bajka z jajka będzie można oglądać także przez cały kwiecień w dniach 1, 2, 21, 28 i 29 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat spektaklu można znaleźć na stronie internetowej Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.